i więcej osób może PODBIĆ. And now there is a bump on my forehead. Uderzył we mnie dziki gołąb i teraz mam guza na czole. Knuckle bump. Nie, to nie jest strzał w ryj, to jest żółwik. Nazywał się Mateusz Stasica, mówię o niszowej wiedzy językowej, językach w rozrywce, edukacji i biznesie. A przed Tobą kolejny epizod podcastu Z języczkiem Czy bez Dobra, 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 zaczynamy Co to znaczy bump? Bump, 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 bump Z tego co zauważyłem To pytanie jest zadawane Dosyć często z racji tego, że Słówko bump Spotkamy na Facebooku, w komentarzach, w komentarzach na YouTubie, w aukcjach, w jakichś tam różnych po prostu miejscach, gdzie więcej osób może się wypowiedzieć i więcej osób może podbić ten temat, czyli sprawić, że on ponownie się komuś wyświetli, że. Ponownie ktoś zwróci na niego uwagę, że ktoś pokaże, iż na przykład odpowiedź na pewne zapytanie tyczy się większej liczby osób. Dotyczy większej liczby osób. Więc wyjaśnijmy Bam. Najpierw. Takie standardowe znaczenia, które może się przydać też na, na drodze, może się przydać, gdy sobie zrobimy ała. Na przykład bump to stłuczka, wybój lub guz. I to jest to standardowe znaczenie, od którego musimy wyjść, żeby rozumieć później kolejne wyrazy. I was hit by a mad pigeon. And now there is a bump on my forehead. Uderzył we mnie dziki gołąb i teraz mam guza na czole. Uh, więc bump. Ok, dalej idąc, skoro można się stłuc, otłuc, w coś rąbnąć, to w samochodach mamy coś takiego jak bumper. Bumper to jest zderzak. I know I touched the car in front of us, but this is what the bumpers are for. Wiem, że dotknąłem samochodu przed nami, ale właśnie od tego są zderzaki. Przypomniała mi się właśnie moja sytuacja, w której mm, niestety byłem zmęczony i niestety yy, w niekontrolowany, automatyczny sposób yy, ruszyłem. Widząc, że ruszają samochody po lewej stronie, które skręcały w lewo, ja jechałem prosto, więc nie powinienem był ruszyć zmieniałem muzykę na telefonie wydarzyło się to w sposób automatyczny wydarzyło się to pierwszy raz od jakichś już 10 lat jak jeżdżę samochodem niesamowite, ale właśnie od tego są zderzaki żeby takich w takich głupich momentach nic wielkiego się nie wydarzyło nie porysowało i tak dalej, i tak dalej więc zderzek Przypominam, że w opisie tego odcinka zobaczysz link, warto w niego kliknąć, żeby zobaczyć artykuł, w którym rozpisałem wszystkie te przykładowe wyrazy oraz zdania. Lećmy dalej. Skoro jesteśmy w samochodzie, to bardzo irytują nas progi zwalniające. Speed bump, speed bump to jest próg zwalniający. Slow down, there is a speed bump on the road. Zwolnij, tu jest prog zwalniający. Bump into. Można kogo, na kogoś wpaść. E, ja wpadłem samochodem na inny samochód, ale również to się odnosi do um, pewnego bliskiego kontaktu z drugą osobą. I was in such a hurry that I didn't even notice that I bumped into my own girlfriend. Tak się śpieszyłem, że nie zauważyłem nawet, że wpadłem na uch, swoją własną dziewczynę. Ok, idźmy dalej do pewnych guzów, bo guz to może być taki duży, bo się walnęliśmy, ale na ciele mamy jeszcze inne, mniej niebezpieczne guzy. Goosebumps to jest gęsia skórka i faktycznie robią się takie małe guzki, jak mamy gęsią skórkę. It was so scary that I had goosebumps. Um, to było tak straszne, że aż przeszły mnie ciarki. I na koniec Knuckle Bump. Nie, to nie jest ryj, to jest żółwik. We did it! Knuckle Bump. Udało się, żółwik. No właśnie. Więc to jest Knuckle Bump, ponieważ knuckle to, jest, to są knykcie. One się potrafią zrobić białe, dlatego pewien zespół grunge metalowy Five Finger Death Punch nagrał utwór pod tytułem White Knuckles. Bump up, bump up, bump up to jest właśnie podbi podbić, zwiększyć coś, więc możemy podbić właśnie pod post, podbić to pytanie. No i to się właśnie dzieje bardzo często w internecie, i dlatego są takie zapytania: Co to znaczy to bump? Czemu ktoś tam wpisał bump? What the fuck, co to znaczy? No właśnie, to już wiecie, że chodzi o podbijanie. Na przykład na, na Facebooku, na aukcjach, um, podbijanie pytania. Czasami robi się to również za pomocą plus jeden. Plus jeden, że kolejna osoba dokładnie tego samego chce czyli również zadaje, jakby to pytanie. Tak się to odbywa. Tak się odbywa komunikacja. W komunikacji przecież dążymy do tego, żeby było jak najszybciej, jak najdokładniej. To tyle. Wow, słuchasz mnie do końca? Jeżeli moja praca ma dla Ciebie wartość, proszę poświęć parę sekund na ocenę, zostawienie pięciu gwiazdek, ok, jak komentarza. To dla mnie ważne. Zapiszę też do newslettera link w opisie. Otrzymasz dodatkową wiedzę i materiały językowe. Dobrego dnia, ciao!